Dzień dobry wszystkim, mamy 6 rano, zaczynam dzień, no i zaserwuję Wam kolejny odcinek, ale zanim to zrobię, to się z Wami czymś podzielę. Zobaczcie tutaj, co mam ciekawego, widzicie? Ten punkt, na ręce to bardziej widać, spróbuję to jakoś wyostrzyć, no nie chcę mi to wyostrzyć za bardzo, o! To jest ukończenie po zwykłej filipińskiej osie. Dzisiaj sobie wszedłem w taki właśnie zagajnik, zobaczyć jak tam moje rośliny, no i się okazało, że miały tam gniazdo. I co Wam powiem, bo to jest takie kolejne doświadczenie, że reagują błyskawicznie, znacznie szybciej jak nasze polskie osy i jest to bardziej gdzieś bolesne. Moment sam ukąszenia to jest dziabnięcie, ukucie, ale później, to jest tak, jakby wstrzykiwały jakąś mocną, bolesną substancję. Nie zauważyłem, żeby tam było jakieś żądło. Także no, to takie porównanie myślę, że przyda się dla potomnych. Są tutaj też niebezpieczne owady, bo na przykład takim naturalnym wrogiem jest oczywiście szerszeń, który tutaj może być no, bardzo niebezpieczny. Dzisiaj są urodziny wujka Daria, no i z tej okazji tutaj już woda się gotuje. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Ano dlatego, bo trzeba wyskubać kurę. No i tutaj są już szykowane warzywka. Zaraz Wam pokażę, jaki jest progres, bo tutaj już na ogniu coś tańcuje. Tu macie sąsiada. No i mięsko z warzywkami. Tutaj macie humbę. No i będzie trzeba kupić świnki, bo boksy puste. Wyjedzone wszystko. No i resztę imprezy pokażę Wam później. Na razie mamy poranek, więc to tak powoli, jakby to powiedzieć, są przygotowania do tego wszystkiego. Tak jest. Ścianka już jest przygotowana. Będzie napis Lolo Dario. Robi to wszystko dzisiaj Gila. Don't make a mistake, because if you will put A as the last one, it makes a big difference. No, I don't know what that means. Lola? No a tu mama Lina pracuje na jeszcze starej singierce. Zobaczcie, to wszystko jest utrzymane w oryginale. Zupełnie funkcjonalne, niezniszczona maszyna ze wszystkimi tymi przyzdobieniami. Widzicie? Ja też taką singierkę mam w domu, ale niekompletną, także tu przynajmniej to działa. Sąsiady robią porządek z drewnem. Także ciachają. Very old. No i siekierka takiej domowej roboty. Kawałek płaskownika dospawany do rurki i heja. Takie przypruchniałe już trochę drewno, no ale teraz przynajmniej jest pociupane i wyschnie. Dobrze, pokażę Wam później, co się ciekawego dzieje na urodzinach Odary. Impreza się zaczęła. Jason tutaj prezentuje zrobione przez siebie siomai. Zaraz skosztujemy, zobaczymy, co to jest. Pokażę Wam resztę imprezy. Tu Wam pokażę, co to jest. Cały gar ryżu, nabieranie talerzykiem. No i tu wszyscy, wiecie, siadają, jedzą. Ciocia Wanji tutaj niesie siomaj gościom na zewnątrz, żeby pokazać co i jak. No i tu są wszyscy goście. I'm from Poland. Welcome to my video blog. David. Oh. These are my brothers. You look at the brothers. These are. Yeah. Gregorio. Very nice. Whoa. Very nice to meet you. We had an occasion to meet before. Remember 2 years ago? Yeah. Exactly. Ah.
Yeah, we know also each other. These are my cousin. Your cousin. Yeah. Ah, okay. No więc widzicie, rodziny są zawsze liczne. Tutaj jest stół na zewnątrz, dzisiaj są rodziny Daria. Dario, how old are you? 72. Właśnie, 72 lata. Fajny wiek. I wish you everything best, always. Thank you very much. Pokażę wam jeszcze pogodę. Pogoda się troszeczkę psuje. Zaczyna padać. Widzicie, pokropione. Piździki poparkowane, gdzie tylko jest miejsce. Dobra, ja znikam, biorę się za swój talerz. Poproszę Kendrę, żeby mi coś nałożyła. Kendra, can you give me some? You will show my watchers how to use the sticks, huh? Dobra, Kendra mi tu coś nałoży. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Ja. O. Paliho! Kendra? Opad palihok. Poprosiłem o 4 sztuki. Kurde, ja się nie umiem tymi patyczkami nauczyć obsługiwać. Na Filipinach generalnie oni umieją, nie? Bo tutaj jest jednak trochę tej chińskiej kuchni. Dobra, jeden się rozleciał. Widzę, że tu jest w środku mięso. What's that? The deep. What's that, Jason? The deep. Chiu chow style chili oil. Hey, but it's only how many? 3. One more, please. I have to control you always. Już byłbym stratny o jedną sztukę, także trzeba się pilnować. A są to takie pyszności, że nie mam zamiaru rezygnować. Że na Filipinach oprócz kuchni filipińskiej też jest kuchnia chińska. To jest tak jak u nas, my sobie tam pozwalamy na jakieś spaghetti czy pizzę. Jest i Banex. Hi Banex. Salamat. Dobra, biorę się za talerz. I co ciekawe, dziewczyny sobie grają w szachy. No widzę, czasami Kendra gra w szachy. Tutaj mamy squid ballsy, spróbujemy. Very good. Lamy kajo. Wiecie, popadało? On the path of light each day, may thy banner forever lead us to a happy glorious way. Właśnie, nie zawsze się śpiewa 100 lat. Można z przejedzenia zasnąć. Zobaczcie, co się tu dzieje. Hello! Kolejna ekipa przyszła. Gości co niemiara. Pogoda się nam trochę zmieniła. Jest i Zion. Laci pełna kolekcja. No i widzicie, tak to tu jest. Przychodzi całe sąsiedztwo. Ludzie się wymieniają. Bliscy, rodzina. Po kolei, także to jest coś fantastycznego na Filipinach mieć urodziny, naprawdę. Wstydzą się. Zobaczcie, jaka paskudna pogoda.
Dobrze, ja się z wami żegnam. Myślę, że to tyle. Jeszcze nie takie urodziny zobaczycie. Myślę, że na Filipinach to jest oczywista oczywistość. Oczywiście happy birthday. No i tyle. Pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał. Cześć!